O stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, Sercom, co dziełem są twych rąk. O cielem jesteś zwan. I najwyższego boga dar tyś namaszczeniem naszych dusz zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedem kroć, bo moc prawicy ojca masz. Przez ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśni naszą myśl, w Serca nam miłość świętą wlej, I wątłą sława bożność naszych ciał. Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdasz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przeć Ciebie Ojca znać, dajby i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. rozpoczynamo nasze spotkanie dzisiaj za modlitwą. Zdrowaś Maryjo, waski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, waski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, waski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci nasz. Amen. Mario królowa serc, módl się za nami. Kochani, dzisiaj e, kontynuujemy w tym tygodniu e, temat poznania samego siebie. I główne źródło e, właśnie poznania siebie w sensu duchowym. Egzystencjalnym jest pismo święte, gdzie poznajemy Boga i poznajemy człowieka, który Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Dlatego, ten pierwszy aspekt poznania siebie będziemy stawiać w relacji z Bogiem, które, można najważniejsze, na pewno te relacje później się reflektują na relacje z człowiekiem. Jak Jezus sam powiedział: Nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, nie kochając człowieka, które widzimy. Bóg jest obecny w człowieku, którego on stworzył na swój obraz i podobieństwo, i tu trzeba zaakceptować na same w tom światu, że nosimy sobie obraz Boga. Kim jest Bóg? Bóg jest w Trójcy Jedyny. Bóg Ojciec, Bóg syn, Bóg Duch Święty, znaczy, jest to trzy osoby w jednej naturze, która jest miłością. Święta Bóg je powiedział o świętej Katarzynie z Sienieńskiej w swoich dialogach, kiedy je właśnie tłumaczył i, i dało objawienie o tych tajemnicach, powiedział, że kiedy stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, dał człowiekowi przede wszystkim, znaczy, co znaczy to, że jest stworzony na obraz i podobieństwo, znaczy dał człowiekowi pamięć, żeby e, chował. Wspomnienie moich dobrodziejstw i pozwoliłem mu uczestniczyć w mocy mojej. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt dałem intelekt, aby w mądrości jednorodzonego syna mego poznał i rozumiał moje wolą. I trzecie dałem wolę. Dla kochania, aby uczestniczyć w dobro, to dobro tyłowo, e, dobrotliwości ducha świętego, mogł kochać to, co intelekt ujrzał i poznał. I będziemy teraz to tłumaczyć. Aby rozumieć właśnie tu głębokość tego, że człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Pierwsze pamięć. Człowiek wiele pamięta, ale też i zapomina. Więc to jest jedna zdolność – pamiętać. Często się zdarza, że człowiek zapomina dobre rzeczy, a złe bardzo przypomina sobie. E, przed e, jakiś czas e, ktoś mnie wysłał e, Jedna tak jakie. E, jak na dzisiaj się wisiła te pewne e, e, pewne przeka przekazy przez internet, przez WhatsApp. <coughs> że Dwa przyjaciele, które się pokłócili na plaży, byli su bardzo dobrymi przyjaciele i z żadnego jakiegoś wielkiego powodu, ta jeden uderzył pod w twarz drugiej osoby. I taj, który był uderzony, napisał na piasku: Dzisiaj mój najlepsi, najlepszy przyjaciel mnie uderzył i iśli szli su dalej <coughs> e, došli su do jednego e, punktu gdzie su trebali, e, przejść na drugie brzeg e, e, tego tej wody i nie mogli su znaczy išli su pływając. E, i i w tym pływaniu, ta je, znowa taj, taj, który go udechnia, on je zaczynał, taj, który był uderzony, zaczął tonąć, bo nie znał dobrze pływać, i taj, taj przyjaciel go uratował i Napi I taj, który był ratowany, napisał znowu, ale teraz na skalę. E, dzisiaj mój najlepszy przyjaciel mnie z, e, e, ratował życie. I taj przyjaciel mówił, dlaczego się tam napisał na piasku, a tutaj na e, skalę. I on powiedział, że właśnie ze życia trzeba napisać na piasku, aby to woda, ty, te fale, by mogły to zmazać, a na, na skali napisał, aby to nikt nie mogło zmazać, aby to było na wieczność. Więc to jest przypominanie. Człowiek, aby dobro przy, przy, przypomniał, tutaj Bóg mówi do Świętego Dżerzyny, dał są pamięć, aby przypominał moich dobrodziejstw. Ja by uczestniczył w mocy mojej Boga, czyli Bóg w swoim stwarze, stwarzaniu czyni wszystko dobro, i później też wobec człowieka, który stworzył na swój obraz i podobieństwo, nie zostawia go samego pod władzy grzechu i szatana, ale troszczy się, aby go zbawić, wisila swojemu narodu prorokę i koniecznie wisiła swojego Syna. E, aby człowiek dobro, aby nie zapomniał o dobrociństwa Bożych, trzeba e, pa, pamiętać sercem. Czyli to, co myśli i co e, e, wiedza przychodzi przez e, mózg, przez nasz intelekt, trzeba dojść do serca. Bo to, je, e, to, co jest w sercu zapisane, to je trudno zapominać. Dlaczego nam jest trudno, dlaczego nam taki dzień dobro przypominać złe? Bo jest zranienia i kiedy są zranienia, kiedy coś, co rani w serce, to jest głęboko zapisano w sercu. Dlatego też, aby pamiętać dobro, Bożym dobroczynstwem, trzeba rozważać ten znaczy, proces za dobrego, stawianie w pamięć, w sercu, aby nie zapominać, jest rozważanie. Dlatego roz, czytamy o Słowo Boże, ale też rozważamy, rozważamy o Bożym dzie, dziełami, które są dobre. Bóg je wszystko czyni o dobro i Jezus, kiedy je przyszedł, właśnie, objawić, kim jest to Ojciec, przeszedł Judeję, Samarię, Galileję, czyniąc dobro. Uzdrawiając, uwalniając i przebaczając, nauczając, nauczając o Bogu, przebacza ludźmi, ozdrawia i uwalnia pod łacy e, szatana Więc jesteśmy połowani poznać siebie w relacji Boga, w relacji właśnie tej naszej pamięci. Cała edukacja Starego Testamentu, czyli edukacja od strony Boga wobec swojego ludu e, izraelskiego, jest e, przypominanie: Pamiętaj, szem Izraela. Shema Izrael. Znaczy, pamiętaj Izraelu, kim jest Bóg Twój. Jedna od e, wielkich problemów jest zapomnianie na Boga. E, właśnie, Jezus powiedział też ta przypowieść, która właśnie jest, że człowiek, który je swoich problemach, się zasiew, który je padło w czernie przez problemy nie zrasta. Czyli zapomnianie Boga nie daje pozwolenie też i nama zrastania. Właśnie przez to przypominanie, kim jest Bóg, i nie tylko przypomnianie, ale z racją, aby uczestniczyć w mocy Boga, wiecznego Ojca. Jaka jest to moc? Mocie dawania życia czyli człowiek, jak mężczyzna i kobieta, mają moc prokreacji czyli dawania fizycznego życia ale jest moc i duchowego życia, dawanie, a to jest przez Słowo. Jak Bóg przez Słowo wszystko stworzył i obnawia i daje życie, bo to jest Słowo życia wiecznego, tak i człowiek, który jest powołany, aby żyć tym Słowem, w mocy tego Słowa ma moc dawania życia i duchowego dzięki temu Słowu, które ma w sercu, które przyjął i może go dawać. Więc zachęcam w tym odcinku, aby szczególne e, k, e, ćwiczy, ćwiczyli się, e, e, aby przypominać Bożych dzieł w naszym życiu, nasze historie, nie tylko nasze osobiste, ale też historie naszego narodu. Naszych narodów, znaczy zacząć się od narodu, który On wybrał, ale później też e, każdy narodu, który wybrany w Jezusu. To nowy naród, kapłański, królewski, prorocki naród. Chcemy dziękować Bogu, że możemy przez to przygotowanie do zawierzenia też zrastać właśnie w tej relacji z Bogiem, poznać siebie na światło, Boże się objawę. Wobec siebie, wobec człowieka, którego kocha, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawy cnót Twoich. W jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską, w duchu Twoim, na chwałę Ojca. Amen.